Jak człowiek był sławny w tamtych czasach, to było dużo łatwiej, nie musiał, że tak powiem, przechodzić tych wszystkich problemów, którzy przychodzili normalnie ludzie, którzy na co dzień musieli pracować, żeby utrzymać rodzinę. Ja chciałem mieć jakieś M3 czy M4, które żadnym luksusem nie było, prawda, ale mieć jakieś mieszkanie, to wiadomo, będąc człowiekiem znanym w Łodzi, to miałem łatwiejszy dostęp, żeby takie mieszkanie gdzieś od kogoś dostać. Jeżeli chciałem mieć samochód, no to wtedy też było bardzo trudno w ogóle o to, żeby być właścicielem samochodu było w Polsce, ale my mieliśmy jakiś dopływ do pewnych gratyfikacji lepszy niż inni. Ja pamiętam znakomitych piłkarzy, którzy grali w moim okresie, naprawdę świetnych, którzy dzisiaj, gdyby byli, to graliby w najlepszych klubach na świecie, zarabiali po 5, 6, 7, 8 milionów euro, a wtedy, no można powiedzieć, grali prawie za czapkę gruszek i mieli tak samo usatysfakcjonowani. W ogóle zmienił się światopogląd, zmieniło się myślenie. Kiedyś żyło się bardziej beztrosko, dzisiaj no jednak pieniądz odgrywa wielką rolę. Pieniądz, że tak powiem, też kwalifikuje ludzi w różnych hierarchiach społecznych. Czyli ta sława kiedyś w ogóle na czymś innym polegała niż dzisiaj.